Witajcie na moim kanale. Tym razem w tym odcinku chciałem Wam pokazać, jak pobieram nasiona na kolejny sezon. W pierwszej kolejności oglądam wszystkie rośliny i staram się wybrać te najbardziej dorodne, bez oznak chorób, aby wybrać właśnie najlepsze rośliny na przyszły sezon. No i dzisiaj postanowiłem pobrać nasiona czarnych słoni i o tym będzie ten filmik. Wybieram roślinę, która była najbardziej dorodna z tych, które tutaj posadziłem. I wybór padł na tego pomidora. No i z tych pomidorków będą nasiona na przyszły sezon. A jak to robię, zobaczycie za chwilę. Teraz wybieram jakiegoś dojrzałego pomidora. No, może być ten. No i tutaj widzimy pomidora, którego wybrałem na nasiona. Zawsze staram się wybrać pomidory z kilku roślin, nie tylko z jednej, żeby też jednak te cechy, czy dać większą szansę na te lepsze pomidory z kilku krzaków. Jest to odmiana czarny słoń. Już dosyć mocno dojrzały, dlatego nadaje się na nasiona. No i wydłubujemy nasiona z pomidora. No i tutaj już efekt mojej pracy. Ciężko było mi kręcić jedną ręką i wybierać, więc widzicie tutaj wyczyszczone gniazdo nasienne w pomidorze. I nasionka, które zostały właśnie z nich wyciągnięte. No i tutaj nasiona przekładam na sitko. Widać, że one są jakby otoczone jeszcze taką właśnie dużą ilością galaretki. Chodzi o to, żeby teraz tą galaretkę usunąć, wypłukać. Można je pod kranem lub w jakimś pojemniku wstępnie opłukać właśnie z galaretki. Tak to wygląda. Następnie rozkładam na jakiejś ściereczce, ewentualnie ręczniku papierowym. Pozwalam, aby właśnie papier wyciągnął tą wodę. Każde nasionko, zanim wyschnie tutaj, staram się osobno go tak właśnie rozdzielić, żeby się nie posklejały. Dobrze potem suszę. No i zamykam w pojemnikach szczelnych, najlepiej po lekarstwach, jakieś takie właśnie zamykane. I opisuję odmianę i rok. To może by się kiedyś przydać, jak będziecie się zastanawiać, czy pomidory jeszcze będą w stanie wykiełkować. No a resztę pomidorów zostawiam na spróbowanie, żeby też coś z tego mieć. No i na koniec jeszcze dwa słowa o nasionach. Tak jak tutaj właśnie wcześniej mówiłem, staram się wybierać najlepsze odmiany, najlepsze rośliny, żeby mieć z nich nasiona. Chętnie się wymienię z kimś nasionami, jeżeli komuś podobają się moje pomidory, nie ma takiej odmiany i chciałby spróbować. Jeżeli możecie zaproponować jakieś swoje najlepsze odmiany, to tutaj myślę, że będzie interes dla obu stron, żeby się wymienić nasionami. Ewentualnie, jeżeli ktoś by chciał kupić ode mnie nasiona na wiosnę, pewnie będą dostępne na Allegro albo bezpośrednio u mnie. To dziękuję i udanego zbierania nasion. Do zobaczenia.